Cześć, witam Was serdecznie. No dzisiaj będzie bardzo patriotycznie, bo nauczę Was utworu Przybyli ułani pod okienko, który na pewno nieraz Wam się o uszy obił, a większość z Was na pewno ten kawałek śpiewała w szkole. Nauczymy się tutaj nowego bicia, które jest jednocześnie kolejnym sposobem palcowania, czyli znowu nasza prawa ręka pójdzie w ruch. I nauczycie się też nowych chwytów. Będą to chwyty septymowe. Powtórzymy sobie oczywiście też chwyty, które poznaliście wcześniej. No ale to po kolei. No to w takim razie zaczynamy. Także spójrzcie sobie teraz na chwyty, jakie w kawałku się pojawią. Zacznę od tych, które już wcześniej poznaliście, czyli C-dur. I poznaliście też demol, tak? Czyli sobie tymi trzema palcami schodzimy tutaj odpowiednio na strunę pierwszą, drugą i trzecią. I nowy chwyt, który dzisiaj poznacie, jest to chwyt C7. Wystarczy, że złapiemy sobie klasyczny tutaj C-dur i dołożymy tylko palca małego na trzeci próg struny G3. Gramy sobie tak jak akord C-dur od struny A5, tutaj już przez wszystkie struny do dołu. Tak będzie brzmiał. Teraz kolejny chwyt to jest G-dur septymowy, G7, i tutaj zbudujemy go z akordu C-dur. Wystarczy, że palca drugiego i trzeciego przesuniemy o jedną strunę do góry, czyli te palce znalazły się na piątej i szóstej strunie, a palca pierwszego, z pierwszego progu struny H2, przeniesiemy na ten sam próg, ale na strunę E1. Tak? We wszystkie struny gramy tak jak to w przypadku akordu G-dur. Zanim zaczniecie grać kawałek, to sobie poćwiczcie dobrze zmiany między chwytem C-dur a G7, ponieważ w utworze często te zmiany występują, a nam zależy oczywiście, żeby kawałek zagrać bardzo płynnie. Czyli C-dur, G7, palce do wewnątrz, na zewnątrz, do wewnątrz, na zewnątrz. Zanim przejdziemy sobie do właściwego bicia, to chciałbym, żebyście jeszcze wykonali takie jedno proste ćwiczenie, ponieważ w poprzednich lekcjach graliśmy raczej struny po kolei. Tutaj natomiast będziemy potrzebowali zagrywać struny jednocześnie. I ćwiczenie, które tutaj chcę Wam polecić, wygląda następująco. Czyli na zmianę struna basowa E6, trzy struny wiolinowe A5, wiolinowe D4, wiolinowe, wracamy do struny A, wiolinowe i w kółko. Ok, możemy sobie tutaj złapać jakiś chwyt, powiedzmy, żeby to najlepiej brzmiało. Niech to będzie na przykład E-dur i gramy. Ogólny schemat bicia, jaki tutaj w kawałku się pojawi,
wygląda w ten sposób, że będziemy grali cztery ósemki. Będzie to któraś ze strun basowych, to już w zależności od tego, jaki będziemy chwyt grali, czyli struna basowa. Później będziemy grali trzy struny wiolinowe. I teraz wykonamy sobie trzecia ósemka, to wykonamy sobie efekt perkusyjny, który przy gitarze akustycznej jest często wykorzystywany, zwłaszcza tutaj, jeśli ktoś gra techniką fingerstyle, czyli będziemy sobie tutaj uderzali palcami po prostu o struny. Ja tutaj uderzam przede wszystkim bokiem kciuka, tak? Kieruję uderzenie tutaj w struny bardziej basowe. Natomiast jeszcze tutaj to uderzenie potęguję przez uderzenie pozostałymi palcami, trzema, czterema. Czyli basowa, basowa, wiolinowe uderzenie. Poćwiczcie sobie parę razy, paręnaście, nawet parę dziesiąt razy takie uderzenia, żeby one były dosyć równe i słyszalne przede wszystkim. Tak, te palce leciutko, nie w ten sposób, że dłoń jest wyprostowana, a jest leciutko, palce są leciutko zgięte, czyli tutaj tym uderzam ostatnią, tutaj gdzie mamy paznokcie, tymi paliczkami uderzam sobie w struny wiolinowe, bokiem kciuka w struny basowe. I ostatnia ósemeczka to po prostu będą struny wiolinowe podciągnięte tutaj do góry. Czyli struna jakaś basowa, E6, A5 albo D4, wiolinowe uderzenie i wiolinowe. Sobie przełóżmy teraz to bicie na konkretne chwyty. Złapmy sobie akord najpierw C-dur i będziemy mieli bas, struna A5, wiolinowe, uderzenie i wiolinowe. Raz i dwa i. Raz i dwa i. Ok? Ponieważ utwór gramy w metrum 2/4, oznacza to, że będziemy sobie liczyli tylko do dwóch. I tutaj wychodzi nam na to, że w jednym takcie znajdą się albo dwie ćwierćnuty, albo jak to podzielimy jeszcze cztery ósemeczki. Inny chwyt G7. Gramy tutaj strunę basową E6. I tak samo wiolinowe, uderzamy wiolinowe. Raz i dwa i. Raz i dwa. D-moll, basowa struna D4, trzy wiolinowe, uderzamy. Przy akordzie D-moll to uderzenie nie będzie tak dobrze słyszalne jak przy innych chwytach, ponieważ tutaj uderzenie jest kierowane bardziej w struny dolne. One tak dobrze nie wybrzmiewają jak struny jednak basowe. A nie możemy ręki tutaj przemieścić za bardzo do góry, ponieważ zaraz jest podciągnięcie tych strun i ręka tutaj może Wam po prostu nie zdążyć się przygotować na zagranie tych strun właśnie wiolinowych, czyli basowa, basowe, gasimy i wiolinowe. Okej, mamy jeszcze akord C7, to samo co przy akordzie C-dur, basowa A5, uderzenie wiolinowe. OK. Spójrzcie sobie teraz na schemat. Podzieliłem cały utwór na cztery części, czyli mamy dwa razy po cztery takty i dwa razy po trzy takty. No i tam na końcu jeszcze powiedzmy jest jeden takt, który jest zakończeniem danej zwrotki. Zaczynamy sobie od chwytu C-dur, który będziemy grali przez dwa takty.
zmiana akord G7 i znowu C-dur. Mamy załatwioną pierwszą część i druga część, akord C-dur. Jeszcze raz. Trzy razy. I czwarty takt w tej drugiej części G7. I przechodzimy do trzeciej części. Będziemy mieli dwa razy akord C-dur. Akord grany przez dwa takty. Teraz sobie dokładamy palca małego, tak aby utworzyć akord C7, tak? Czyli tutaj kładziemy go na strunę G3 na trzecim progu. I ostatnia, czwarta część, chwyt D-moll. Gramy go przez jeden takt. C-dur. Później G7. Zamykamy tą ostatnią, czwartą część i na zakończenie C-dur. To zagrajmy sobie teraz całą zwrotkę w takim nieco wolniejszym tempie. Raz, dwa. Ponieważ w tym utworze bardzo łatwo połączyć grę na gitarze ze śpiewem, no to naprawdę gorąco zachęcam Was, abyście spróbowali. Wystarczy, że tutaj dokładnie sobie to wyliczycie. Spojrzycie tutaj, w którym momencie, czy to będzie uderzenie w strunę basową, zarwanie w strun wiolinowych, czy uderzenie śpiewam daną sylabę. Spróbować to powtórzyć i myślę, że nie będzie tutaj problemu. Zaczynamy sobie od chwytu C-dur i próbujmy podłożyć w takim razie słowa. Tempo oczywiście troszeczkę wolniejsze. Przybyli ułani pod okienko. I może troszeczkę szybciej teraz. Raz, dwa. Przybyli ułani pod okienko. Przybyli ułani pod okienko. Pukają, wołają, puś panienko. Pukają, wołają, puś panienko. Bicie, które pokazałem tutaj Wam w tej lekcji, no można śmiało wykorzystać również do innych utworów. Tutaj bardzo charakterystyczne uderzenie perkusyjne, które używają właśnie, tak jak wspomniałem na wstępie, gitarzyści grający stylem fingerstyle. Dlatego warto naprawdę sobie to wyćwiczyć. Jest to ciekawa alternatywa. I wtedy, kiedy nie ma gdzieś w pobliżu jakichś instrumentów perkusyjnych, to daje to fajny charakter i bardzo fajnie to pasuje do gry akordowej, jeśli tutaj na przykład też podkładasz słowa, po prostu chcesz do swojego akompaniamentu zaśpiewać. No przyznam się szczerze, że tą lekcją zamykamy taką część troszeczkę łatwiejszą,
Czyli o przyszłej lekcji będzie bardziej ambitnie, chociaż jeszcze nie tak, może jak niektórzy by jeszcze oczekiwali, ale już pomału będziemy wchodzili w coraz to lepsze, większe, bardziej wymagające techniki, które no, pozwolą Wam się bardziej cieszyć grą na gitarze. No i w takim razie mówię Wam cześć. No i na przyszłej lekcji widzimy się w charakterze już nie patriotycznym, a takim bardziej rockowym. Także żegnam.